To już 19 drugoligowy magazyn skrótów w tym sezonie i jednocześnie ostatni w tym roku. W miniony weekend drugoligowcy zamknęli bowiem ten rok kalendarzowy drugą kolejką rundy rewanżowej. Zaczynamy w Krakowie, gdzie z Garbarnią mierzyła się drużyna PGE GKS-u Bełchatów. Bełchatowianie przed tygodniem zaliczyli fantastyczny comeback, odrabiając dwie bramki straty w meczu z Błękitnymi i wygrywając ostatecznie 3-2. Na zwycięstwo zdecydowanie dłużej czeka Garbarnia. W Krakowie od początku aktywni w ofensywie byli goście. Dwukrotnie bliski pokonania bramkarza był Dawid Flaszka, ale Marcin Cabaj był między słupkami skuteczniejszy. Teraz minuta 24. Giel zostawia piłkę Flaszce, to już pole karne. Flaszka dogrywa do Roberta Chwastka, a ten na raty pakuje piłkę do siatki. GKS obejmuje w pełni zasłużone prowadzenie i wszystko wskazywało na to, że takim wynikiem zakończy się pierwsza połowa. To jednak 45. minuta. Piłka jest w polu karnym gości. Michał Mistrzyk uderza raz. Zobaczmy, jeszcze jedno uderzenie Mistrzyka, które tym razem kończy się zagraniem ręką Boćka. Sędzia wskazuje na 11 metr. Do piłki podchodzi kapitan Garbarni Krzysztof Kalęba. Kalęba kontra Moczadło. Niedużo brakło bramkarzowi GKS-u, ale gospodarze wyrównują w ostatniej akcji pierwszej połowy. Na drugą część meczu na stadion dotarła liczna grupa kibiców z Bełchatowa, ale oni po przerwie wielu akcji już nie obejrzeli. Dopiero końcówka przyniosła szansę dla gości. W 89 minucie z niezłej pozycji tylko w boczną siatkę trafił Wojowski. To natomiast już druga doliczona minuta. Błąd w defensywie gospodarzy wykorzystuje Tiakane. Tiakane do środka, tam piłkę przepuszcza Giel. Jest jeszcze Ciarkowski! Rezerwowy zawodnik GKS-u miał na nodze piłkę meczową, ale trafił prosto w Cabaja. Mecz w Krakowie kończy się remisem. Garbarnia czwarty z rzędu mecz u siebie kończy wynikiem 1-1. Z Krakowa przenosimy się do Poznania. Tam mierzyły się dwie drużyny znajdujące się obecnie pod formą, Warta i Legionowia. O ile Warta w tabeli wciąż trzyma się w czołówce, o tyle Legionowia przed tą kolejką miała już tylko jedno oczko przewagi nad strefą spadkową. Drużyna prowadzona od jakiegoś czasu przez Słoweńca Roberta Pewnika ostatnie punkty zdobyła 14 października, a od tego czasu nie potrafiła zdobyć choćby gola. Podobnie sprawy miały się w Poznaniu, gdzie to Warta kontrolowała przebieg meczu. Popatrzmy jednak na 34. minutę. Piłka w polu karnym gospodarzy, a tam mało brakowało, a samobójcze trafienie zaliczyłby Wojciech Onsorge. Największe zagrożenie pod bramką gospodarzy sprawił więc nie piłkarz Legionowi, a obrońca Warty. Po przerwie sytuacja Legionowi jeszcze się pogorszyła, po tym jak w 54. minucie w głupi sposób sfaulował Filip Kowalczyk i obejrzał za to drugą żółtą kartkę. Na zegarze 63. minuta. Ładna akcja Warty, kilka szybkich podań. Popatrzmy, piłka spada wreszcie pod nogi Adriana Cierpki. Cierpka uderza z linii 16 metra i robi się w Poznaniu 1-0 dla Warty. Gospodarze dopięli więc swego, a w kolejnych minutach poszli za ciosem. To minuta 70. Znów wszystko zaczęło się od wrzutu z autu z lewej strony. Dobry dribbling Fiedosewicza, już pole karne, piłka posłana wreszcie do Karola Żmijewskiego, który wykańcza tę doskonałą akcję Nikodema Fiedosewicza. W końcówce wynik meczu mógł jeszcze podwyższyć Adrian Hopcia, ale skończyło się w Poznaniu na 2-0. Warta nie straci więc miejsca w czubie tabeli. Jeśli natomiast chodzi o Legionowie, to chyba dobrze, że kolejny mecz ta drużyna rozegra dopiero w marcu. Czas na Jastrzębie Zdrój i teren lidera. Pierwszy w tabeli GKS grał w tej kolejce z czerwoną latarnią ligi, 18. Gryfem Wejherowo, więc co do tego, kto jest w tym meczu faworytem, nikogo szczególnie mocno przekonywać chyba nie trzeba było. Bardzo szybko potwierdzili to też gospodarze. Już w 5. minucie GKS wyprowadził szybki atak, a lid dośrodkowuje w pole karne, gdzie jest Daniel Szczepan, który głową otworzył wynik meczu. Warto wspomnieć o tym, że zawody w Jastrzębiu Zdroju jako arbiter główny prowadziła kobieta, pani Monika Mularczyk. Dla doświadczonej pani arbiter nie było to pierwsze prowadzone spotkanie tego szczebla, ale pierwsze od przeszło 2 lat. Wracając do boiskowych wydarzeń, to 29. minuta. Popatrzmy, jest zamieszanie pod bramką Gryfa Wejherowo, w którym to zamieszaniu najlepiej odnajduje się Daniel Szczepan, zdobywając w tym meczu swojego gola numer 2. Gryf przy stanie 0-1 miał jeszcze swoje okazje, ale strata drugiego gola gości już podłamała. Wszystko wskazywało więc na to, że Piotr Rzepka, dziś trener Gryfa, niegdyś z sukcesami prowadzący GKS, wyjedzie z Jastrzębia bez punktów. Kolejny i ostateczny cios GKS zadał w 84. minucie. Wtedy to po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka trafiła do Szczepana. Jeden zwód, mocne uderzenie z woleja i zrobiło się 3-0. Dla Daniela Szczepana hat-trick w meczu z Gryfem to były bramki numer 6, 7 i 8 w tym sezonie. W końcówce Gryf mógł zdobyć jeszcze chociażby gola honorowego, ale z rzutu wolnego w poprzeczkę trafił kołc. Dla GKS-u to 7. z rzędu zwycięstwo. Beniaminek kończy rundę na szczycie, Gryf na dnie tabeli.
Kolejny sobotni mecz to rywalizacja Stali-Stalowa Wola z błękitnymi Stargard. W pierwszym starciu tych drużyn w Stargardzie gole nie padły, a spotkanie w 19 kolejce było meczem sąsiadów w tabeli. Ciut lepiej radzili sobie jak dotąd piłkarze Stali, którzy zgromadzili o jeden punkt więcej od błękitnych. W Rzeszowie jednak od początku to goście byli stroną przeważającą. Widzieliśmy już strzał Kotusa, teraz minuta 31. Rzut rożny dla przyjezdnych. Mocna centra na głowę Filipa Karmańskiego. Zobaczmy, najpierw słupek, ale po chwili dobitka tego samego zawodnika była już skuteczna. Błękitni po upływie pół godziny gry obejmują w Rzeszowie prowadzenie. Bardzo szybko postanowili podopieczni trenera Kapuścińskiego pójść za ciosem. Minutę po golu na 1-0 fatalnie zachowuje się defensywa Stali. Sobotka stracił równowagę przed własnym polem karnym. Jest już przy tej piłce Maciej Więcek, który się nie patyczkował. Uderzył błyskawicznie i podwoił prowadzenie błękitnych. W 37 minucie goście mogli wygrywać już nawet 3-0, bo przed świetną szansą stanął Mateusz Węsierski, ale z jego strzałem dał sobie radę Mikołaj Brylewski. Tak czy inaczej, 3 punkty powędrowały ostatecznie na konto błękitnych. W ten sposób drużyna ze Stargardu przeskoczyła w ligowej tabeli Stal i z najdłuższego wyjazdu w sezonie wracała bogatsza o 3 punkty. Teraz mecz Wisły Puławy i Rozwoju Katowice. Te drużyny rok po roku spadały z najpierwszej ligi, po czym borykają się z problemami, plasując się w drugiej lidze w dolnej połówce tabeli. Przed tą kolejką Rozwój otwierał strefę spadkową i miał o dokładnie 3 oczka mniej od Wisły, więc ewentualne zwycięstwo gości miałoby duże przełożenie na tabelę. W Puławach gościom wygrywa się jednak w ostatnich tygodniach ciężko. Przegrali tu GKS Bełchatów czy Radomiak, a pierwsze minuty wskazywały na to, że Rozwojowi również będzie trudno o punkty. W 23 minucie w polu karnym Dawid Pożak został sfaulowany przez Michała Czekaja, a sędzia wskazał na wapno. Do piłki podszedł Jakub Smektała i dał Wiśle prowadzenie, którego do przerwy gospodarze nie wypuścili. Po przerwie swoje okazje mieli jedni i drudzy, a ważnym wydarzeniem był też powrót na ligowe boiska Sylwestra Patejuka. Zawodnik z prawie 100 meczami na szczeblu ekstraklasowym wrócił do gry po 4 miesiącach i wchodząc z ławki w końcówce zaliczył swój pierwszy występ w tym sezonie drugiej ligi. Z każdą upływającą minutą coraz śmielej do wyrównania dążyli goście z Katowic. Widzieliśmy już strzał Płonki z rzutu wolnego. To natomiast 93. minuta. Zobaczmy, jest zamieszanie w polu karnym Wisły. Wreszcie piłka spada do Michała Czekaja. Ten uderza, ale prosto w bramkarza. W Puławach Wisła bierze więc rewanż za porażkę z Katowic. Rozwojowi w tym roku nie uda się już wydostać spod kreski. Dwaj spadkowicze z zaplecza Ekstraklasy spotkali się w niedzielę w Pruszkowie. Ze Zniczem grał MKS Kluczbork, który mecz z tym rywalem z sierpnia wspomina dobrze. W drugiej kolejce w Kluczborku gospodarze wygrali 1-0 i jak się później okazało, było to ich jedyne domowe zwycięstwo tej jesieni. W Pruszkowie na zegarze 27 minuta. Piłka z rzutu wolnego podana do Sebastiana Dei, ten uderzył, ale poradził sobie z jego strzałem Piotr Misztal. 8 minut później ze swoim atakiem ruszył natomiast Znicz. Błyskawicznie wyprowadzona kontra, gospodarze atakują 3-2. Zobaczmy, czeka w polu karnym na piłkę 2 zawodników Znicza. Podanie do Karola Podlińskiego. Podliński szuka prawej nogi, ale po chwili uderza zdecydowanie zbyt wysoko. Ten atak dodał jednak gospodarzom animuszu. W 37 minucie w ofensywie zameldował się Konrad Budek. Budek dogrywa do lepiej ustawionego Patryka Kubickiego. Kubicki nie miał co prawda najłatwiejszej pozycji, ale uderzył lewą nogą bardzo sprytnie i pokonał w ten sposób Kaspra Majkrowskiego. Do przerwy Znicz był na jednobramkowym prowadzeniu. Przenosimy się już do fragmentów drugiej połowy. 70 minuta, rzut rożny mają goście. 6 piłkarzy MKS-u w polu karnym. Piłka spada na głowę Damiana Warchoła, a wprowadzony na boisko po przerwie zawodnik doprowadza do remisu. Więcej goli w Pruszkowie już nie padło. Dla MKS-u to 10 w tym sezonie remis, który sprawia, że spadkowicz z najpierwszej ligi kończy ten rok pod kreską. Na stadionie w Koszalinie naprzeciw siebie stanęły 2 beniaminki drugiej ligi. Gwardia podejmowała na swoim obiekcie ŁKS Łódź, który po awansie radzi sobie zdecydowanie lepiej. Niespodziewanie to jednak gospodarze byli tutaj stroną przeważającą. W pierwszej połowie to Gwardia stwarzała sobie lepsze okazje, ale do szatni piłkarze schodzili przy rezultacie bezbramkowym. Starcie tych drużyn z drugiej kolejki również nie było dla ŁKS-u łatwe, ale ostatecznie zakończyło się zwycięstwem 1-0. Na zegarze była 74. minuta, gdy Gwardia wykonywała rzut wolny z obiecującej pozycji. Do piłki podszedł Kamil Poźniak, ale z jego strzałem z trudem poradził sobie Michał Kołba. ŁKS nie zwlekał długo z reakcją i odpowiedział, zanim minęło od tego strzału 60 sekund. Zobaczmy, dośrodkowanie z rzutu wolnego, piłka spada w polu karnym pod nogi Jewchena Radionowa, a najskuteczniejszy napastnik ŁKS-u daje w Koszalinie prowadzenie gościom. To nie był jednak koniec emocji.
Teraz minuta 78. Prostopadło podanie do Michała Schuberta. Schubert już po lukarnym. Płaski strzał, ale tylko w słupek. Tak samo jak w drugiej kolejce, ŁKS wygrywa z Gwardią po golu Jewchena Radionowa. Beniaminek z Łodzi ten rok zakończy więc na pozycji wicelidera. Hitem tej serii spotkań był mecz Radomiaka Radom z Siarką Tarnobrzeg, który transmitowaliśmy na kanale Łącze Nas Piłka. W górze tabeli zaczęło się ostatnimi czasy robić dosyć ciasno i tak oto szósta Siarka do trzeciego Radomiaka traciła przed tą kolejką raptem 5 punktów. Goście do tego meczu przystępowali w dodatku ustrzydleni dwoma z rzędu zwycięstwami do zera i również w Radomiu to oni rozpoczęli strzelanie. W 19 minucie w polu karnym bez krycia pozostał Dawid Kubowicz, który dał Siarce dosyć niespodziewane prowadzenie, biorąc pod uwagę początkową przewagę Radomiaka. Gospodarze stwarzali sobie niezłe okazje, ale je marnowali. To dla przykładu szansa z 30 minuty, którą powinien był wykorzystać Rollins. 2 minuty później znów w ofensywie są goście. Piłka z lewej strony, Robski jest w polu karnym, zgrywa do Kamila Radulia, a ten pokonuje Gostomskiego. To była właściwie druga szansa Siarki w tym meczu, druga zakończona golem. Niezwykle skuteczni byli goście przed przerwą. Mogło być nawet 3-0, gdyby w końcówce pierwszej połowy w bramkę, a nie w słupek trafił Dawid Witkowski. Podopieczni Włodzimierza Gąsiora niezwykle mądrze się w tym meczu bronili i rzadko dopuszczali rywali w okolice własnego pola karnego. Radomiakowi ta sztuka udała się w 68 minucie. Zobaczmy, dośrodkowuje Bęba, jest Rollins! Musi wykorzystywać takie sytuacje napastnik Radomiaka, jeśli gospodarze chcą tutaj powalczyć o choćby punkt. Takie okazje jak ta nie przydarzały się miejscowym często. Ba, to Siarka atakowała momentami groźniej. Tu na przykład widzimy strzał Janeczki w słupek. Wreszcie 89 minuta. Do piłki dopada Leandro. Leandro mija jednego, drugiego rywala. Ogrywa wreszcie Witkowskiego. Stępnia, po czym precyzyjnym uderzeniem pokonuje Dybowskiego. Taką akcję mógł przeprowadzić tylko i wyłącznie Leandro, który sprawił sobie taki oto prezent na 29 urodziny. Z prezentu nie będzie się jednak cieszyć szczególnie mocno, bo jego kolegów nie było stać na nic więcej i Radomiak został bez punktów. To oznacza, że w tabeli robi się bardzo ciasno. Radomiaka i Siarkę dzielą już ledwie 2 oczka. Last but not least, tak można określić mecz w Elblągu, gdzie spotkała się Olimpia z Rowem Rybnik. Bez zbędnych wstępów przechodzimy do konkretów, bo to był naprawdę niezwykły mecz. Na zegarze jest 30 minuta, Olimpia atakuje. Z prawej strony boiska Kiełtyka, jego podanie blokuje Popiela. Kiełtyka ma szansę na poprawkę, tym razem decyduje się na strzał, czym zaskakuje zasłoniętego Aleksandra Łubika, dla którego jest to dopiero drugi mecz w seniorskiej piłce. 5 minut później Olimpia wyprowadza jeszcze jeden atak. Znów aktywna prawa flanka, jest w polu karnym Michał Ressel. Ressel zagrywa w szesnastkę, Łubik nie zdołał złapać tej piłki, co skrzętnie wykorzystał doświadczony Anton Kołosow. Do przerwy Olimpia prowadziła 2-0 i zanosiło się na spokojne zwycięstwo gospodarzy. Warto jednak przypomnieć, że Row przed tygodniem przegrywał do przerwy 0-2 z ŁKS-em, ale po zmianie stron zdołał odrobić straty i zainkasować jeden punkt. W Elblągu scenariusz zaczął się powtarzać w 50 minucie, gdy goście mieli rzut karny. Do piłki podszedł Mariusz Muszalik i uderzył znakomicie w samo okienko, dając gościom kontakt. 52 minuta. Row atakuje raz jeszcze. Tym razem Muszalik podaje do Tkocza. Tkocz, dośrodkowanie lewą nogą w pole karne. Tam czeka już Sebastian Musiolik i w ciągu 2 minut Row ze stanu 0-2 doprowadza do wyniku 2-2. Patrzymy, co dzieje się dalej. 64 minuta na zegarze. Kolejny ofensywny wypad Rowu. Na lewej stronie jest Musiolik. Płaskie zagranie w pole karne. Wprost na nogę Przemysława Brychlika. Olimpia 2, Row 3. Tak to wygląda na nieco ponad 20 minut przed końcem. Stracone prowadzenie nie podłamało jeszcze Olimpii, która atakowała dalej, co zwiastowało niezwykle emocjonującą końcówkę. 72 minuta. Prostopadłe podanie z głębi pola do Kołosowa. Kołosow na prawej stronie mija się z piłką Stępień, ale Ukrainiec odnajduje w polu karnym Damiana Szyprytowskiego. Popatrzmy, w zamieszaniu pomocnik Olimpii wpycha piłkę do bramki i ponownie jest remis. 4 minuty później Olimpia atakuje raz jeszcze. Stępień rzuca piłkę na lewe skrzydło. Zobaczmy, co tam się dzieje. Jest wyłożenie do Rafała Lisieckiego. Piłka odbija się od poprzeczki i wpada do bramki. 4-3 dla Olimpii Elbląg na niespełna kwadrans przed końcowym gwizdkiem. To nie był jednak jeszcze koniec strzelania w tym szalonym meczu w Elblągu. Row atakował, dążąc do wyrównania, ale nadział się w 87 minucie na szybką kontrę gospodarzy. Rusza lewą stroną Szuprytowski, Damian Szuprytowski pokonuje z piłką kolejne metry i w końcu uderza przy samym słupku. Tego dwubramkowego prowadzenia Olimpia z rąk nie mogła już wypuścić.
Podopieczni Adama Borosa w 93 minucie dołożyli jeszcze jedno trafienie. Podanie z lewej strony do Rafała Lisieckiego, który stawia pieczątkę na tym niezwykłym spotkaniu. Rok w Elblągu kończy się więc mocnym akcentem. Olimpia 6, ROW 3. Tak wygląda komplet wyników w ostatniej tegorocznej kolejce. W Koszalinie wygrał ŁKS, Garbarnia podzieliła się punktami z GKS-em, a Siarka zdobywa jako pierwsza drużyna w tym sezonie Twierdzę Radom. Wisła wygrywa z Rozwojem, Warta pewnie ogrywa Legionowie. 9 goli padło w Elblągu, w Pruszkowie Znicz zremisował z MKS-em, GKS Jastrzębie pewnie ograł Gryfa, a w Rzeszowie ze Stalą wygrali Błękitni. Na fotelu lidera przezimuje Beniaminek, GKS Jastrzębie z 43 punktami w dorobku. 38 oczek ma ŁKS, 36 Warta, a 34 Radomiak. Doskoczyły do czołówki Olimpia Elbląg i Siarka Tarnobrzeg, które zgromadziły jak dotąd już po 32 punkty. Na drugim froncie Gryf Wejherowo z 13 punktami, MKS i Gwardia mają po 15 oczek, a 17 punktów zgromadził na razie Rozwój Katowice. Tuż nad kreską utrzymuje się Legionowia z 18 punktami w dorobku. 13 trafienie zanotował w ten weekend Leandro, który tegoroczne zmagania zakończył z przewagą 3 trafień nad wiceliderem w rankingu strzelców. 3 gole w tej kolejce dołożył Daniel Szczepan, 2 trafienia dopisał sobie Damian Szuprytowski, a jednego gola zdobył Jewchen Radionow. Przed nami ponad 3-miesięczna przerwa od drugoligowych emocji. 20 kolejka została zaplanowana na pierwszy weekend marca. Lider z Jastrzębia zagra wtedy w Stargardzie z Błękitnymi, wiceliderujący ŁKS pojedzie do Kluczborka, Radomiak zagra na wyjeździe z Rozwojem, a Warta Poznań o kolejne punkty powalczy w Rybniku z Rowem.